30 maja 1909 roku dyrektor kopalni węgla kamiennego Mysłowice Otto Frisch założył klub sportowy Mysłowice 1909, czyli obecny klub sportowy Górnik 09 Mysłowice, stając się zarazem pierwszym prezesem klubu. W bieżącym roku Górnik obchodzi swoje 110 urodziny. Na temat historii klubu porozmawiam z moim gościem Krzysztofem Ślązakiem, od wielu lat związanym z Górnikiem 09 Mysłowice. Witam, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie Krzysztofie, to powiem tak na dobry początek, że od historii rozpoczniemy, bo tak naprawdę jest bardzo to klub proszę. Z bardzo dużymi tradycjami, nie da się ukryć. No niestety bardzo duże tradycje. Tak jest. I jest to klub, który tak naprawdę związany był od samego początku z kopalnią Mysłowice. Tylko i wyłącznie z kopalnią Mysłowice. I klub ten jako jeden z najstarszych w naszym, w Polsce i w naszych okolicach po prostu grał w piłkę nożną pod zaborami i w czasie I i II wojny światowej. Jako klub mysłowicki, jako klub robotniczy. No, niestety on się nazywał później inaczej, bo to niestety wymagało od wszystkich tych naszych bonzów, żeby się nazywał, bo to Niemcy by to zamknęli, nie? No ale jest klubem, który grał w czasie I i II wojny światowej jako klub polski. Nam się oczywiście młodszym ludziom kojarzy Górnik 09 Mysłowice, tak zwana Kocina, tak. Bo na Kocinie zawsze się chodziło. Wiadomo skąd to się nazywa. Dokładnie. Szukałem wszędzie, nie wiem skąd to się wzięło. Prawdopodobnie to górnicy nazwali jako kopalnia, bo to mówią, że to kopalnia jako Kocina. No i ta Kocina nam się szczególnie mi kojarzy, czy mnie kojarzy z piłką nożną, oczywiście tenis stołowy, to pamiętam doskonale, ale kiedy czytam historię, że Górnik 09 to był oczywiście, to była sekcja boksu, to był tenis ziemny, to był hokej, motocross, kolarstwo, szachy, lekkoatletyka, sekcja pływacka. To jest niesamowicie, jaki to był wielki klub, jaka to była wielka historia, no można powiedzieć, takiego śląskiego sportu, nie to tylko to był bardzo wielki klub. Ja boksu nie pamiętam, bo to w później po wojnie pierwszej, praktycznie drugiej wojnie światowej to zaniknęło. Natomiast pamiętam, że do 65 to jeszcze na Kocinie naszej zwanej istniał klub hokejowy grający w pierwszej lidze. Mieliśmy tam Ciano Pęczek, to był olimpijczyk, Handy, który został zwerbowany do wojska, bo musiał iść, no i w tym momencie klub się rozpadł. Nie? Pamiętam, że Pęczek grał, było 12 zawodników i Pęczek grał przez cały mecz 3/4 na lodzie bez przerwy. Nie? No a Handy poszedł do Legii Warszawa później, no i był też reprezentantem kraju w hokeju i to bardzo dobrym obrońcą. Słyszałem też i czytałem o tym, że mamy swojego przedstawiciela również, jeśli chodzi o wygrane w Tour de Pologne. To znaczy może nie do końca wygrane, ale chodzi o to, że zawodnik Kociny Czarnecki zajął trzecie miejsce w wyścigu Tour de Pologne. Czyli można powiedzieć, że kolarstwo też miało swoje sukcesy. Górnika i to bardzo wielkie. Jak powstało później Stowarzyszenie Górnik, to pamiętam, że z Lędzin przyszli zawodnicy, Hanusik, nie Hanusik i tak dalej. I tutaj nasi Kos i Wilczek, bardzo dobry kolarz. No i ale to później się to rozpadło znowu. Został Kusek, który prowadził tą sekcję i pan Poniedziałek, no, który był mechanikiem tej sekcji całej i miał tam swoje tam z tyłu, swój warsztat miał. No ja wszystko można to... No niestety, kwestie finansowe, wszystko się rozpadło. Trochę o tej teraźniejszości porozmawiamy. Jak pan uważa, jaka jest szansa na to, że jeszcze na Górniku usłyszymy? Jeżeli miasto nam pomoże, a pomaga nam, jeżeli radni nam pomogą, a też nam pomagają, bo doprowadziliśmy do tego, że się z dwóch klubów zrobił jeden. Pan Granek nam przekazał, a klasę jemu tam zostało mało zawodników. Mógł grać jeszcze juniorami, no ale to się mija z celem. Przekazał nam A klasę, a ja ze swojej strony robiłem wszystko, żeby B klasa została. Bo chciałem wszystkich tych młodszych juniorów, wieloroczniki się rozpadają, wciągnąć do tej B-klasy, niech kopią z tymi dziadkami, jak to mogę powiedzieć, i niech się ogrywają. Po co mają iść po ościennych miastach i tam grać, jak możemy w Mysłowicach zostawić tę młodzież tutaj. To był cel nadrzędny. A czy nam się uda? Nie wiem. No, spróbujemy, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby chcemy awansować w ogóle w tym roku, a czy się uda, no tam jest silna drużyna GKS-u Katowice, która też
idzie na awans. Mecz jest 7 teraz z GKS-em Katowice. Co się wydarzy, czas pokaże. Ja nie jestem prorokiem, nie wiem. Natomiast jak tam widać, to my tam chcemy po prostu wybudować tej młodzieży te orliki. Tam się dzisiaj wałuje wszystko już. Przywieźliśmy 200 ton humusu, 100 ton piasku. No, to wszystko zależy od finansów. No, chciałem podziękować tutaj ze swej strony panu Dąbkowi Andrzejowi i prezydentowi miasta, którzy właśnie pomagają nam bardzo. I to za ich przyczyną został jeden klub, jako Górnik 09 Mysłowice, gdzie walczyłem o nazwę z 57 roku i logo z 57 roku. Zostaliśmy zarejestrowani 8 sierpnia 2019 jako klub KS Górnik 09 Mysłowice. Bo do 57 to było jako zakładowy klub ZKS Górnik 09 Mysłowice. Później w 2017 roku został zmieniony na MKS Mysłowice. Zebrało się nas 9 ludzi jako komitet założycielski i założyliśmy klub Towarzystwo Kultury Fizycznej i Sportu Górnik 09 Mysłowice. Zostaliśmy zarejestrowani w marcu pod tym tytułem. No to było bardzo dużo tutaj kłopotów w Mysłowicach, bo ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. A myśmy chcieli ze swej strony utrzymać ten klub, bo on się mógł stracić z powierzchni. Utrzymaliśmy, dziękuję panu Grankowi, że przekazał nam to bez bólu i mamy to po prostu w tej chwili pod sobą i staramy się, żeby ten klub odzyskał swoją świetność. No to jest klub, który tak naprawdę, jak wiele klubów w naszym kraju, kiedy był klubem zakładowym, czyli był jakiś zakład, który ten klub gdzieś po części utrzymywał, tak? Czy w większości utrzymywał. Takich klubów jest w Polsce bardzo dużo, czy też było, dlatego że wiele już nie istnieje. Tak taka naprawdę. Jest prawda. Jeżeli zostały zamknięte kopalnie, huty, jakieś inne duże zakłady, które były powiązane z klubami, to w tym momencie niestety ale te kluby upadły. Jest szansa na to, że gdzieś ratujemy ten Górnik 09 Mysłowice, żeby ta marka jednak pozostała i oby to się udało. Będziemy walczyć do końca, do ostatniej kropli krwi, żeby to zostało. No. Bo potrzebujemy pomocy, potrzebujemy sponsorów i tak dalej. I to wszystko, no to się tak mówi, ale to wszystko jest związane ze środkami na ten klub, które trzeba odzyskać, żeby dostać od sponsorów. No ale wie pan, no powiedzmy A-klasy, no kto przyjdzie i będzie łożył pieniądze, no nie ma takiej, nie? Zobaczymy, no byłem u prezesa w Eurowi, który pomagał kiedyś. No ale to my chcemy zrobić spotkanie tych wszystkich sponsorów VIP-ów jeszcze później, bo obchody tego 110-lecia będą się ciągnąć do 30 maja 2020. Bardzo za tą rozmowę dziękuję. Dziękuję. Naszym gościem w studiu ITV-em był pan Krzysztof Ślązak, od wielu lat związany właśnie z Górnikiem 09 Mysłowice.